Dobry, a co tutaj się dzisiaj będzie działo, to chyba Wam już nie muszę mówić. Jeśli zerkniecie na składniki, to będziecie wiedzieć. Pora na moje jagodzianki, typowo podlaskie, drożdżowe z mlekiem, przepraszam, z kefirem, z w środku, z roślinnym, częściowo wymieszanym z masełkiem, kruszonka z masełkiem. Z mnóstwą ilością jaj, przede wszystkim żółtek, odrobina też będzie całych, zmiksowanych. Jeśli chodzi o mąkę pszenną, to ja tej mące ufam najbardziej. Zawsze używam ją do wypieków. Jest po prostu najlepsza mąka z zielonek. Myślę, że dzisiaj dam tutaj z 1,5 kilo minimalnie. Obawiam się, że tyle przygotowałam składników, że będę musiała dosypać. Ale to zobaczymy w trakcie. Musi być ciasto bardzo elastyczne, więc zobaczymy, jak nam tutaj wyjdzie. Dużo ciasta, dużo jagód, typowo po podlaskiemu. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Tłuczcie jagody. Ja mam je na sitku już opłukane. Jest ich sporo. Jeśli mi zabraknie, to po prostu wyjmę więcej. Myślę, że tutaj z 1,5 litra jest na pewno. Nawet do 2. Tylko opłuczcie na sitku, dodajcie z łyżkę mąki zwykłej, cukru lub cukru waniliowego i będzie na dzień gotowe. Drożdże jeszcze rosną, to pokażę Wam, jak ubite są żółtka z cukrem. Tutaj jest też cukier waniliowy. Moja babcia Czesia tak robiła, mama zawsze mówi, że babcia Czesia tak robiła, że ubijała żółtka i tutaj są bodajże z 2-3 jajka, jajek jest łącznie 14, czyli 11 żółtek, 3 całe jaja, z 3/4 szklanki cukru, 2 cukry waniliowe. Są ubite na puch i za chwilkę wylądują w misie i będę gnieść ręką, no mikser tego nie pociągnie. Po czym poznać, że ciasto jest dobrze wyrobione? No, no właśnie po tym. Zobaczcie, jak fajnie odstaje od miski. Tutaj Kevin mi nagrywa, bo już wstał. Miałam jedną ręką gnieść, ale to jest taka ilość ciasta, żebym sobie chyba nie poradziła. I wcale nie trzeba gnieść ciasta po pół godziny. Jak gniotę już dobre 5 minut i one fajnie odstaje. Taka konsystencja, bo też często się pytacie, akurat dzisiaj tutaj mam pomocnika, to zobaczcie, takie ciacho, dobra,